Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Bogusia, Szymas oraz mm. nasi goście. <noise> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szyma cieśliński cześć. I dziś chciałbym wam opowiedzieć o kolejnym tomie Garfielda Uthermontu, czyli o tłustym, kocim trójpaku tomie trzecim, który zbiera albumy Garfield się rozsiada, Garfield przychyla szalę i Garfield traci stopy. A więc trzeci tom zbiorczy, dający nam te książeczki od siódmej do dziewiątej z tych mniejszych wydań, pasków z Garfieldem. Co mogę powiedzieć? Może zacznę od tego, że wraz z każdym kolejnym tomem mam coraz bardziej ambiwalentne odczucia względem całej serii. A dlaczego to mam nadzieję, że się zaraz wyjaśni. Dostałem ten trzeci tom, zacząłem go sobie powolutku czytać i akurat ten, ta pierwsza, jedna trzecia, ten bazowy tom siódmy z tego mniejszego wydania, wydał mi się całkiem w porządku, bo tutaj rzeczywiście pojawiają się zabawne komiksy, znaczy na przestrzeni całego albumu, ale początkowo wydaje mi się, że ich stężenie jest troszkę większe. Mamy na przykład... Pasek o tym, jak Garfield śni o wielkich naleśnikach i w związku z tym zjada w trakcie snu swój kocyk. Zobaczymy też pasek, gdzie Garfield rozpływa swojego misia tylko po to, by do niego wejść i zjeść stek Jona, a ten później trafia przez to do psychoterapeuty. Więc pojawiają się takie no, kreatywne, zabawne historiki. Mamy też te troszkę dłuższe. Komiksiki, bo jak pamiętacie, być może tutaj wszystko dzieli się na dni tygodnia i od poniedziałku do soboty mamy pasek. Mamy sześć pasków, każdy składający się z trzech kadrów, a w niedzielę mamy trochę dłuższe opowieści, które już mają jak gdyby no, całą stronę dla siebie, więc tych kadrów też jest odpowiednio więcej. I one na ogół, nie zawsze, ale na ogół robią większe wrażenie, bo mają też po prostu no, większe pole do popisu przez formę, przez to, że są dłuższe, najzwyczajniej w świecie. Tutaj powracają cały czas te znane postacie. Miś Puki, kot Arlin, Nermal, czyli nasz najsłodszy kociak na świecie. Poznamy też troszkę bliżej babcie oraz rodziców Jona. Akurat tutaj nie będzie dużo randkowania w tych trzech albumach, w tym trzecim Tomie zbiorczym. Nie wiem, Garfield będzie udawał superbohatera, bohatera, tak się najeżdża że stopy przestaną mu dotykać podłoża, będzie miał tygodniową depresję, zacznie się dogadywać z myszami, spróbuje kariery śpiewaka płotowego. Zacznie obchodzić czwarte urodziny. No i oczywiście, w każdej historii, niezależnie od tego, co się będzie działo, z małymi wyjątkami, będzie złośliwym padalcem. Bo taki już jest Garfield. I powiem Wam, że zacząłem się w tym śmiecie zastanawiać nad jego zdrowiem psychicznym, bo wcześniej tak sobie, wiecie, można by się było śmiać, że to charakter, nie? taki, a nie inny, ale. On tutaj rzeczywiście, jak się to czyta no w większej ilości, tak jak właśnie tutaj cały taki album, jeden, drugi, trzeci, no to widzimy, że wykazuje zaburzenia maniakalno-depresyjne zwyczajnie. Zresztą ten nadmierny apetyt pewnie też da się jakoś wytłumaczyć, nie wiem, zaburzeniami hormonalnymi czy właśnie problemami psychicznymi, nie wiem, może mieć też niedoczynność, tak czy coś. A te złościwości, i skłonność do agresji. Kto wie, może to jest wołanie o pomoc, nie? Może wynikają z bezsilności, z jakiejś traumy z przeszłości. I tak teraz wiecie, pół żartem, pół serio. Ale serio sobie ja zacząłem zastanawiać, skąd Jim Davis, czyli twórca Garfielda, biał inspirację do tego wszystkiego. Czy sam się może zmagał właśnie z jakimiś zaburzeniami afektywnymi, czy może ktoś w jego otoczeniu cierpiał na takowe, bo to nie jest przypadek, który naprawdę momentami, jak to czytałem, to załączała mi się. Taka faza na psychoanalizę tutaj. No, kto wie. W każdym razie, wiecie, leci się jakoś przez ten album, ale już ten trzeci tom pokazuje, że. Nawet te najbardziej pojemne pomysły w końcu się wyczerpują, bo przykładowo poniedziałki. Poniedziałki u Garfielda wyglądają prawie zawsze tak samo. Te poniedziałkowe paski traktują o niechęci do wstania z łóżka albo o bolesnym starciu z poniedziałkowym pechem. Co to oznacza? Chodzi o to, że za każdym razem Garfield po prostu albo stwierdza, że o Boże, poniedziałek, nie chce mi się wstać z łóżka, tak, nie będę wstawał z łóżka, tylko nie przesunę sobie łóżko tylko do śniadanka, albo już spróbuję wstać i nie wiem, się potknę, przewrócę, coś na mnie spadnie, wpadnie i tak dalej. I naprawdę większość tych poniedziałkowych pasków przez trzy albumy, a więc, mówię o tych albumach już e, trójpakach, a więc przez dziewięć tych tomów mniejszych wygląda tak samo. Poniedziałkowy pasek, a więc co siódmy, nawet załóżmy, że nie wiem, co dziesiąty, tak, no bo tam niektóre są może e, trochę inne, e, no to nadal to jest ogromna częstotliwość, tak, na te setki pasków co dziesiąty jest prawie taki sam. E, mówimy o dwóch wariantach, e, nie, przepraszam, o kilku wariantach dwóch żartów na krzyż, no i to niestety mnie już zaczyna powoli razić, i z tego też względu. Ja tym razem czytałem ten album na raty na przestrzeni, nie wiem, 10-12 dni, no niecałe dwa tygodnie, tak sobie powolutku to wszystko czytałem gdzieś tam wieczorami. Ja też byłem wtedy zmęczony, muszę przyznać, ale no właśnie, album nawet jak mnie trochę bawił, to po którejś tam stronie już zaczynałem mieć dość. Stwierdzałem, że dobra, wrócę do tego jutro, czy tam pojutrze. No i tak też czyniłem. W takich mniejszych dawkach Garfield sprawdza się całkiem nieźle, ale. No ja się trochę obawiam, no bo skoro już na etapie pasków z 1983 roku mam lekki przesyt, no to nie wiem, czy dotrwam do współczesności i czy ta moja przygoda z pomarańczowym, czworonożnym, futrzanym balonem tak balonem, jak nazywają Garfielda w opisie na tylnej okładce czy ta przygoda się nie skończy troszkę wcześniej bo też trzeba przyznać, że te albumy no są ładnie wydane, tak fajnie się prezentują i są wygodne też. W czytaniu one mają trochę taki niższy i minimalnie szerszy format, żeby te paski się idealnie mieściły właśnie tak po trzy na stronę. No ale to kosztuje 80 zł okładkowo, więc już całkiem spore pieniądze. Wiadomo, w sieci można to wyrwać za około 50 zł, tam 68, 69, 51, 52. Jakoś w tym zakresie spokojnie można to kupić, ale nadal to nie są małe pieniądze, a tak naprawdę ta przyjemność jest w moim przypadku coraz mniejsza. I to nie jest tak, że ja odradzam, no bo nadal tutaj tak jak mówię, są komiksy lepsze, są paski, przy których naprawdę parskałem, śmiechem śmiałem się w głos, ale jednak większość tego albumu to było takie, wiecie, okej, okay, okej, okay, następny, dobra, następny, aha, następny, o to już było, następny, o to jest w miarę śmieszny, następny i tak no mój entuzjazm spada, co zresztą pewnie też słyszycie w tej audycji, ale zobaczymy, no może ten kolejny album wprowadzi trochę świeżości Czas pokaże. A póki co to chyba wszystko ode mnie. Na dzisiaj wyczerpałem temat. Dzięki za uwagę. Miłego dnia. No i oby poniedziałek nie był dla Was złośliwy. Tak jak dla Garfielda. Trzymajcie się. Cześć. You just don't turn it off!